Animował jupnik? Hej, jestem Piotr. Dziś opowiem wam moją dość taką dziwną historię. Odkąd byłem mały, mój dziadek miał fobię do książek. Kiedyś byłem u niego na noc i poprosiłem, aby przeczytał mi na dobranoc moją białą książkę, to on ją wziął, podpalił i zaczął deptać się, śmiać tak... No i, nie wiem, jakiś... oszalał na punkcie tych książek ta fobia, to go przesiąknęła do reszty. Miałem też potem trochę traumę do dziadka, ale ostatecznie jakoś sobie z tym poradziłem. No i tak przez lata próbowałem jakoś odkryć, co wywołało u niego tą fobię, jednak bezskutecznie. Aż wreszcie nadszedł jego koniec i dziadek przeszedł na inny, lepszy świat. Myślałem wtedy, że to sekret fobii już pozostanie na zawsze nieodkryty. Jednak w testamencie otrzymałem jakiś tajemniczy klucz. I wtedy zacząłem poszukiwania. Przyszukałem cały dom wzdłuż i wszerz, nic nie było. Aż pewnego razu zobaczyłem to. Był to wielki zegar. że ja też wcześniej na to nie wpadłem. Klucz pasował. Okazało się, że w zegarze było ukryte przejście. Dziadek naprawdę był szalony, skoro coś takiego wymyślił. Na końcu korytarza była wielka księga. Otworzyłem ją, a tam cyk! Diabeł wyskoczył. I spytał się, czy ch chcę zawrzeć taki pakt, jak zawarł z nim mój dziadek. Ja tak spojrzałem pytającym wzrokiem na niego. A ten chyba zrozumiał, że nic nie wiem i wyjaśnił, że dziadek wzając za duszę i przypominanie o kontrakcie otrzymał farta do końca życia. No, wydawało się to dość niegroźnym układem. Tak trochę mi zaskoczyło przez chwilę, że dziadek miał obsesję na punkcie książek, tu wielka księga, no, ale jakoś to zignorowałem i zawarłem pakt. I potrzebowałem tego już pierwszej nocy, bo położyłem się, spokojnie chciałem sobie zasnąć, zamykam oczy i słyszę no daj mi tam już duszę! I tak w kółko od każdej nocy, zawsze jak zamknę oczy. Także nie dziwię się, że ciadek miał taką awersję do książek. Także wymyślcie, jak tu mi pomóc, bo ja zaraz też oszaleję. I pamiętajcie, nie ufajcie żadnym książkom, szczególnie wielkim. One wszystkie to są przeklęci oszuści.